Także yo, cześć, witajcie, jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj zrobimy sobie FIFA, która nie jest zbyt lubiana, również przeze mnie, nie kojarzy mi się zbyt dobrze, mimo że wbiłem tutaj Golda 1, no to niestety tak FIFA no, nie kojarzy mi się jakoś specjalnie z niesamowitą grą i tak dalej, dlatego dzisiaj po prostu zrobimy sobie retro drafta, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o mój klub, to pokażę go w innym odcinku, w którym to będę robił pokój opening. Dzisiaj zrobimy sobie jednego, może dwa drafty, zobaczymy jak to wyjdzie. No i cóż, lecimy do online, a nie, nie mam subskrypcji Xbox Live Gold, niestety. Dlatego przejdziemy sobie do drafta jednego gracza, w którym to dawno nie zaglądałem do tego trybu. No i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolony z tego, jak ostatnie materiały idą, ponieważ po 10 wyświetleń udaje się zdobyć, także jestem wam bardzo wdzięczny. Pomimo, wiem, że jak to brzmi, bo 10 wyświetleń to nie jest zbyt dobry wynik, aczkolwiek mamy 1,5 miliona, prawie 1,5 miliona do wydania. Jest to mój dzisiaj bodajże 5 odcinek, który nagrywam, żeby mieć troszeczkę na zapas, ponieważ szykuje mi się cięższy tydzień. No cóż, myślę, że lecimy bez zbędnego przedłużania. Płacimy 15 tysięcy monet za drafta, gram na legendarnym, chociaż dobre, na legendarnym może pójść troszeczkę lepiej. Formacje nie są zbyt dobre, ale wybierzemy sobie 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem. Jeżeli chodzi o nasz pierwszy wybór, to kto będzie pierwszym wyborem? Mamy Roberta Lewandowskiego, ale jest Kramaric, którego sobie weźmiemy, bo Messi ma dużo lepszą wersję. Bodajże jeszcze na prawym skrzydle w tej chwili miał Toca na napastniku, teraz mamy niesamowitego trolla Ocamposa, który no nam się nie przyda, ale tutaj tylko chyba Salah ma lepszą wersję tak naprawdę, więc weźmiemy sobie Ocamposa. Może jakiś niesamowity draft uda się zrobić, mam nadzieję. Ale to na razie nie wróży zbyt dobrej przyszłości temu draftowi. Kto nam się może tutaj przydać do połączenia z naszym napastnikiem, z Kramaricem, tak naprawdę nikt, więc weźmiemy sobie Vargasa, najwyższa ocena ogólna plus tego Laliga. W związku z czym może się połączy jakoś poprzez jakiegoś zawodnika, który po prostu gra w Lalidze. A my sobie weźmiemy chyba tutaj sobie Paula Pogbę. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy wybór. Niesamowita karta, chyba 5x5 gwiazdek, tak jest, 5x5 gwiazdek. Super wygląda ta karta, aczkolwiek pod koniec gry już troszeczkę się zepsuła ta karta. I nie była aż taka super, bo ponieważ tylko liczyła się jego wersja za letni żar, letnie szaleństwo, coś takiego. My weźmiemy sobie tutaj Saula. Saula chyba pod zgranie, chociaż dobra, 94 oceny, tylko to nie chodzi. Na razie mamy same czerwone linki, wszyscy z innej parafii, tutaj nie ma innego wyboru jak Sergio Busquets, który nam tutaj da troszeczkę więcej zgrania ścienie, myślę, że to będzie spokojnie, dobra karta. Oczywiście żartuję, bo wątpię, żeby nam się przydał. Jest Capita, Carlos Alberto, więc go sobie weźmiemy. Jeżeli uda się zrobić jakieś niesamowite trafy, będzie naprawdę bardzo, bardzo spoko, jeżeli nie, no to mówi się trudno. Ale mam nadzieję, że jakiś super drafcik uda się tutaj zrobić. Tak się zastanawiam, co by było, gdyby w tej chwili grać środkowymi obrońcami na bocznymi obrońcami na środku obrony. To by było dosyć ciekawe, zrobić taki FIFA eksperyment. My sobie tutaj weźmiemy Jordiego Albę, jako że jest ma najwyższą ocenę ogólną, liczymy na obronę z Ligi Hiszpańskiej, mamy Virgila van Dijka, ale mamy również Sergio Ramosa, który tutaj chyba wersji Toty nie miał, w związku z czym no nie wybierzemy tej wersji Toty. Na bramce mamy chyba Ter Stegena, więc weźmiemy sobie Ter Stegena. Jeżeli chodzi o kolejną kartę, którą sobie wybierzemy, to będzie to Virgil van Dijk. Teraz chyba nie ma lepszej opcji jak wybranie kogoś innego niż Virgil van Dijk plus 3 do zgrania, jeżeli sobie przesuniemy w ten sposób. I już to wygląda lepiej niż FIFA 19. FIFA 19 ten draft wygląda naprawdę fatalnie. A tutaj mamy 91 oceny ogólnej, 69 zgrania, więc to zgranie przydałoby się naprawić. Ale jeżeli uda nam się zrobić jakiś draft 193, 192, zresztą o czym ja marzę. Tutaj mamy takie karty, które nam się nie przydadzą. Najwyżej Hugo Lloris, jeżeli trafimy Rafaela Varana, to wtedy może być naprawdę spoko. Dalej mamy, no mówiłem, Rafaela Varana, który może nam się przydać, ponieważ wskakuje tu, nie tu, wskakuje tu. I tutaj Sergio Busquets, plus 4 zgrania, 78 zgrania, 91 oceny ogólnej. No, przydałoby się jeszcze jakąś fajną kartę tutaj wydropić. Mamy tutaj niby tego Samuela Umtitiego, którego sobie wezmę. Ponieważ jeżeli go damy tutaj będzie plus troszeczkę więcej zgrania i jeżeli damy sobie tutaj Paula Pogbę, to niestety więcej zgrania nie będzie. Ten drafcik się nie układa zbyt dobrze, niestety nie układa zbyt dobrze. Salvio. Zobaczymy co będzie w kolejnych wyborach. Mamy tutaj Hernaniego. Van Aken sobie weźmiemy, już na mocy ogólna spadła tego draftu. No ale to było nieuniknione, z takimi kartami naprawdę ciężko o coś lepszego. Mamy Garetha Bale'a, który sobie wskoczy tutaj na prawe skrzydło. Nie, może jako napastnik, bo jako napastnik daje nam najwięcej zgrania.
zagram Maricę. Swoją drogą ta karta Bale'a była naprawdę bardzo spoko. I się zastanawiam, gdyby Gareth Bale tak naprawdę grał tak jak dostaje te różne karty specjalne, to było coś niesamowitego. Tutaj mamy Gerarda Moreno, może nam się przyda do... bo ma tutaj lepszy, o jeden lepszy, jeden więcej zgrania. Zobaczymy, co będzie tutaj. Kolejną kartą jest na razie Nainggolan. Fajna karta, mocna karta, aczkolwiek do pewnego momentu gry. Tutaj weźmiemy sobie najwyższą ocenę ogólną, czyli Jana Vertonghena. Kolejny wybór. Ten draft zdecydowanie do zapomnienia. Weźmiemy sobie Lodeiro. Kolejny wybór to będzie Munier. Także bierzemy sobie teraz na szybko jakiegoś menedżera. Weźmiemy sobie tego menedżera, ponosi nam zgranie troszeczkę. 93 zgrania, 89 oceny ogólnej. No nie był to najlepszy draft. Przechodzimy sobie teraz na szybko do zagrania tego spotkania i będziemy wiedzieć najprawdopodobniej za moment. Chociaż nie chcę mi się tego montować, w związku z czym będę do was gadał cały czas, żeby was nie zanudzić troszeczkę. Gramy teraz ze słabym przeciwnikiem. Zobaczymy, jak to będzie. Pierwszy meczek w tym drafcie. Oczywiście nie będę tego grał spokojnie. O, jak dawno nie trenowałem tego treningu bramkarskiego w FIFA. Naprawdę, to bo za dzieciaka się jeszcze trochę grało te treningi bramkarskie, ale tak, no to nie za bardzo. Dobra, pomijamy to sobie i przechodzimy do meczeku. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda, jeżeli chodzi o gameplay, bo naprawdę dawno w tą FIFA nie grałem. Cyk, tutaj mamy, nie ma jeszcze bridge'a, w związku z czym, no ciężko się mi poruszy, nie używam bridge'a, ale sobie wyjdziemy z tego spotkania i zagramy sobie jeszcze jednego drafta. W sklepie mam 11 paczek, nie, 13 paczek chyba mam, ale to zostawimy sobie na kolejny odcinek, w którym to będzie pack opening. W tym odcinku chcę się skupić tylko i wyłącznie na drafcie. Może akurat jakiegoś drafta się uda zrobić, jak się uda zrobić jakiegoś dobrego drafta, to wrzucę to na YouTube'a. Jeżeli się nie uda zrobić dobrego drafta, to tego najprawdopodobniej na YouTube nie ujrzycie. Także legendarny, jeżeli chodzi o poziom. I mamy teraz formację 4-3-3 ofensywnie, która jest dobrą formacją do draftu, z tego co pamiętam. Aczkolwiek aż tak często nie korzystałem. Jako kapitana mamy Riquelme. Riquelme, który jest ok, ale mógłby być w wersji Optimus. Zawsze to jeden overall więcej. Teraz mamy Alexandre Lacazette'a, który był bardzo fajną kartą, aczkolwiek do pewnego momentu. Zresztą prawie o każdej karcie można powiedzieć. Wziąłem Pabona, a chciałem Salaha. Ale to mi się laguje. Laguje mi strasznie teraz w tej grze. Mamy po raz kolejny Vargasa czy Rossiego. Weźmiemy sobie Vargasa, bo go będzie łatwiej połączyć. Szkoda, że tego Salaha się nie udało wybrać. Mamy teraz Rakiticza, którego sobie wezmę, ponieważ on z Ligi Hiszpańskiej może się przydać. Plus wysoka ocena ogólna. Wysoka ocena ogólna jak na mnie, bo ja nigdy jakiś super draft nie robiłem. Tutaj weźmiemy sobie Marcelo, ponieważ Jordi Alba ma troszeczkę lepszą kartę do wyboru. A my mamy teraz Aziza, który nie jest zbyt dobrą kartą, nie ukrywajmy. Teraz mamy za to Rafael Varan. No, wskakuje tutaj plus 12 do zgrania. Łopanie, co to za zgranie. Teraz jakiś Hugo Lloris, Thibaut Courtois Albo Jan Oblak, który ma najwyższą ocenę ogólną. Więc ten draftik ma potencjał, bo tutaj mamy więcej zgrania, aczkolwiek nie mamy jakichś super zawodników. Tutaj Jesus Navas, aka Suchoklates, ponieważ jego fizyczność w FIFA wygląda naprawdę śmiesznie. Te marne 50 fizyczności. O, tutaj Fede Valverde z fajną kartą. Zobaczcie, jak wygląda jego karta. 3x3, szkoda, że 3x3. Ale ogólnie ta karta wygląda naprawdę zacnie. Jeżeli chodzi o kolejne nasze wybory, oj, tylko 87 oceny tego draftu, to nie zwiastuje niczego dobrego. Mamy Ter Stegena, który sobie tutaj wskakuje. I na razie wrzucimy sobie Jana Oblaka tutaj, bo mamy więcej zgrania. Teraz tak naprawdę przydałoby się wysoko ocenionych zawodników dostać. Mamy tam Price'a oraz Valencia, który mi się grał naprawdę bardzo super. I to jest karta naprawdę bardzo mocarna, ponieważ no oni naprawdę ze słabej ligi, ale naprawdę grało mi się nim na ponadprzeciętnie. Nie wiem, z czego to wynikało. Ale tak to było po prostu. Damy sobie coś takiego. Czy tutaj mamy... Nie, to chyba nic nam nie zmieni, ale sobie zamienimy to. Brakuje nam tak naprawdę lepszego napastnika. Mamy Kosticia. Jest Ricardo Kaká. Który zdecydowanie nam się przyda. Damy go sobie tutaj, ponieważ będzie miał fajne zgranie i tak naprawdę będzie na maksymalnej ilości zgrania.
No przydałoby się jeszcze jakąś super kartę ujrzeć tutaj, żeby to nam było. O, Szewczenko. Szewczenko czy Georgie Best. Chyba Georgiego Besta sobie weźmiemy. Bo go będziemy mogli rzucić tutaj. Ewentualnie tu, plus 4 do zgrania. No i to wygląda już naprawdę spoko. Teraz przydałoby się jeszcze jakiś lepszy lewy skrzydłowy. Ewentualnie jakiś napastnik. No coś tam sypie, coś tam sypie. Weźmiemy sobie Rodrigo, bo ja mam plan. Zrobimy sobie coś takiego. No, standardowo zlagowało. Zrobimy sobie coś takiego. I tutaj wrzucimy Aleksander Lacazette. Mam 189 draft. Gdybym taki draft robił w FIFA 21, to było naprawdę spoko, ale tak, ale w FIFA 21 trzymam się z daleko od draftów. Ponieważ jakoś nie jaram mnie ten tryb gry, ponieważ uważam, że te końce można spotkować lepiej, chociażby na składzik, a tak no to będziemy mieli Messiego. Messiego, który wskoczy sobie za Rodrigo. Zrobimy sobie może, jakby to zrobić właśnie, tutaj będzie minus 1. To zgranie jest już na styk, więc tak naprawdę mega wysokie karty nas uratują, wysoko ocenione karty nas uratują. Ale tylko i wyłącznie Magdidi oraz tutaj Opara, czyli mocarny toc. Zobaczymy tylko jaką ocenę ogólną wyciągniemy maksymalnie z tego drafta. Myślę, że to będzie 190 maksymalnie, tak jest, już więcej racji nam się nie uda wyciągnąć z tego draftu. Chyba że wrzucimy sobie Neymara tutaj. Tutaj wejdzie KK. To nam nic nie zmienia. Niestety nam nic nie zmienia. Dam sobie tutaj Jana Oblaka. 191 ewentualnie. Ewentualnie 191. Więc jeszcze skakuje Janusz Quadrado za Pabona, który ma najniższą ocenę ogólną. Ale tu i tak mało co daje, niestety, więc bierzemy sobie menedżera. Menedżer z Ligi Hiszpańskiej, mamy draft 191 i możemy kończyć ten odcinek. Rekord świata pobity, no jednak nie. Więc nawet Unai Emery tylko nam tutaj tak naprawdę coś daje. Nie, Unai Emery też nam nic nie daje. Więc bierzemy sobie tego oto pana. No i niestety tylko i wyłącznie draft 190, było blisko draftu 191. Zobaczymy, czy uda nam się przełożyć tutaj jeszcze parę kart, żeby wyciągać troszeczkę wyższą ocenę ogólną. Twój wyjściowy skład i wrzucimy sobie Lacazette'a za Jana Oblaka i mamy draft 191. Niesamowity draft 191. Takim draftem można było pograć, aczkolwiek ławka rezerwowa wydaje mi się, że jest lepsza od podstawowej jedenastki. Co jest dosyć paradoksalne, ale tak w FIFA często się dzieje. Także tym akcentem dzisiaj z wami się żegnam. To było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki materiał wam się spodobał. Zobaczenia wkrótce. Standardowo, czołeczka. Trzymajcie się.